cześć. Jak część z Was może wiedzieć, bardzo mocno interesuję się psychologią, tym jak działa umysł, podświadomość, prawo przyciągania i tego typu tematy, duchowość i tak dalej, tak już bardzo mocno rozwijając. Tak naprawdę taka informacja o mnie, anegdotka, chyba w okresie podstawówki jeszcze bardzo rozważałam kwestię tego, aby być psychologiem. Bardzo mi się to zawsze podobało, bardzo interesowały mnie takie tematy, ale jak widać, tego nie zrobiłam tak naprawdę. Natomiast jednak te jakby zaciekawienie tymi tematami, psychologią, umysłem, jak to wszystko działa, jakie to są wszystkie zależności, pozostało. I to zostało ze mną cały czas do dzisiaj. I też chciałabym Wam powiedzieć o takich osobach, które takie tematy poruszają i te osoby obserwuję, które dosyć sporo też zmieniły w moim życiu, postrzeganiu różnych spraw i które po prostu bardzo lubię oglądać, obserwować i którymi się, tak nazwijmy, otaczać. Jakby ja jej polecam. Więc taką pierwszą osobą, tak staram się pomyśleć chronologicznie, kogo zaczęłam na początku obserwować, to myślę, że mogłabym polecić zdecydowanie Beatę Pawlikowską. Ona porusza wiele tematów właśnie psychologicznych, pod różnym kątem też odpowiada na maile czy też listy swoich widzów, obserwatorów. Jakby rozważa te wszystkie kwestie psychologicznie, napisała też wiele książek o podświadomości, o zdrowych nawykach właśnie myśleniowych, tak jak od tej mnie zaczepia. Takim zdrowym, pozytywnym podejściu do życia. Także rzeczywiście ma sporo doświadczenia, sporo informacji, sporo wiedzy. Bardzo łatwy sposób przekazane, także zostawiam oczywiście wszystkie linki do wszystkich osób, o których mówię, macie w opisie, więc możecie sobie łatwo ich znaleźć. Drugą osobą, tak sobie tutaj napisałam na kartce, żeby nikt nie zapomnieć, jest na pewno też Agnieszka Maciąg. Też napisała książki, w których opowiada o swoich doświadczeniach, o tym, jak to u niej ta transformacja życiowa przeszła, czyli z takiej osoby, która nie była do końca zadowolona ze swojego życia, niby wszystko miała, wszystko było ok, teoretycznie, a jednak czegoś jej zabrakło i też popadł w pewnym momencie w alkoholizm. Też bardzo ciekawa, inspirująca osoba, teraz niesamowicie po prostu wiele osób w ogóle inspiruje, myślę, że wiele z Was w ogóle może ją kojarzyć, znać. A jeśli nie, to jak najbardziej polecam, czy obserwować na Instagramie, czy też właśnie książki. O właśnie, te książki dwie wzięłam, które mam właśnie pani Agnieszki. Pierwsza książka, po którą sięgnęłam, to jest Pełnia życia. To jest książka, która otworzyła mi też oczy na wiele spraw. Bardzo też właśnie jakby pokazała też siebie, mogłam ją poznać, jak to u niej ta właśnie droga do, mogłabym powiedzieć, duchowości bardzo ogólnie, ale o takiego zdrowego, szczęśliwego podejścia do życia, jak to u niej wyglądało. Kot jest po prostu dzisiaj niemożliwy. A też przy okazji ja wiele informacji już miałam jakby na temat medytacji, intencji, afirmacji i tak dalej. To mimo to właśnie w tej książce Pełnia życia dużo mi informacji poukładała, bo wiadomo, jeśli się już jest w tym temacie dosyć długo, powiedzmy, to wiele informacji już się przemiela w internecie i czasami można się w tym wszystkim pogubić, bo wiadomo, każdy ma jakieś swoje doświadczenia, jakby my zbieramy te informacje i przefiltrujemy przez siebie. I właśnie jeśli chodzi o tę książkę, tak wracając, to bardzo fajnie mi tutaj poukładała wiele spraw też na temat medytacji i też w sumie dzięki tej książce powróciłam do medytacji i właśnie w tej książce jakby bardziej zrozumiałam, czemu to robię, po co to robię, co to daję i jakoś, nie wiem, od razu łatwiej mi było wrócić do tego trybu. No i właśnie przy tym zostałam, a tę książkę czytałam chyba 2 lata temu. Ją kupiłam. Kolejną osobą, która również porusza tematy psychologiczne w łatwy, prosty i zrozumiały sposób, jest to Ewelina Stępnicka. To jest osoba, która ma przepiękny głos, taki bardzo kojący, przy tym rewelacyjnie opowiada historię. Jest taką właśnie, sama się nazywa taką historianką. I ona cały czas powtarza o tym, że każdy z nas jest cudem do odkrycia, a nie do naprawienia. O co w tym dokładnie chodzi? Polecam właśnie przejrzeć jej materiały, czy to na YouTubie, czy na Instagramie. I zostawię Wam też link do wywiadu z Łukaszem Jakobiakiem w kawalerce 20 metrów kwadratowych. Link do tego wideo macie na dole. Warto zacząć od tego wywiadu, bo wtedy jesteście w stanie poznać Ewelinę właśnie od tego
z czego wyszła, a też miała naprawdę ciężkawo, z tego jak wyszła do tego momentu, w którym jest teraz, jak to wszystko u niej się działo, jak ją nakierowało właśnie to życie. Także polecam Wam właśnie posłuchać tego wywiadu. Bardzo sympatyczna kobieta, bardzo fajnie opowiada, wchodzi takie tematy, które dotyczą każdego z nas, takich codzienności, ale w bardzo ciekawy sposób. Też wiele razy przytacza inne osoby, jakby bardziej rozwija te tematy. Także na bardzo, bardzo, bardzo ciekawe, wartościowe treści. Wiem, że co jakiś czas również tworzy kursy online, dzięki którym jesteśmy w stanie jeszcze głębiej wejść w siebie, poznać siebie, tak naprawdę poznać siebie i zobaczyć jakieś swoje schematy, którymi żyjemy na co dzień, na które może nie zwracamy uwagi, a które niekoniecznie nam służą. Kolejną osobą, którą również obserwuję, jest Kamila Surma. Ona z kolei mówi wiele o intuicji, o tym, jak się nią kierować, o prowadzeniu anielskim, duchowym, wszechświata, jakkolwiek to nazywa. Też ma przesympatyczny głos, uwielbiam taki spokojny, kojący głos. Bardzo lubię jej medytacje, a przyznam, że takich prowadzonych medytacji nie słucham zbyt wiele, nie wykorzystuję ich aż tak dużo, tylko bardziej po prostu medytuję w ciszy, jestem sama ze sobą. Ale jeśli chodzi o takie prowadzone, to naprawdę Kamila robi je świetne. Jakoś tak jestem w stanie wejść w te medytacje z nią. Nie rozprasza mnie to. Także to jest na pewno to. Tak, wiele jeśli chodzi właśnie o Kamilę, dużo się nauczyłam na temat swojej intuicji. Rzeczywiście zauważam na sobie, zaczęłam się bardziej temu przypatrywać. Widzę różnicę w tym, jak niesamowite sytuacje w moim życiu zaczęły się dziać, gdy zaczęłam bardziej słuchać intuicji. I tak naprawdę to jest teraz to, co mówię, jest bardzo ogólne i nie mam teraz czasu na to, żeby Wam powiedzieć, o co dokładnie chodzi. Wiele razy myślę, że też macie takie poczucie, że coś Wam mówi, że macie coś zrobić, ale Wasz umysł mówi, nie, to jest bez sensu, to jest w ogóle nielogiczne. A właśnie macie to zrobić. Tę kwestię nielogiczną, niezrozumiałą, w ogóle bezsensowną teoretycznie, która, jeśli ją wykonamy, okazuje się być najlepszą decyzją, jaką możecie podjąć. I to mogą być takie pierdółki nawet codzienne, ale rzeczywiście niesamowicie to działa, na jakich ludzi natrafiamy, co nam mogą podpowiedzieć. Właśnie intuicja też podpowiada na różne sposoby, tak myślę. Może to być uczucie w żołądku, które nas gdzieś tam w jakąś stronę pchnie, albo na przykład serce może też podpowiadać, ale też jakaś myśl do Was przyjdzie, albo jakaś osoba coś Wam powie i do Was to tak mocno dotrze, że wiecie, że okej, to jest ten sygnał, który mieliście usłyszeć, ale też nawet jakby komunikacja z aniołami, Bogiem Wszechświatem, czyli otrzymywanie znaków od Wszechświata, jaką decyzję mamy podjąć, żeby te decyzje były zgodne z naszym najlepszym dobrem, żeby to było po prostu najlepsza decyzja, jaką możecie podjąć, z której będziecie faktycznie zadowoleni. Ale tak jak mówię, bardziej rozszerzając ten temat, zapraszam do Kamili, tworzy podcasty, jest też kanał na YouTubie i też jest na Instagramie, także oczywiście zostawiam Wam linki do Kamili. Tak jak mówię, wiele ciekawych sytuacji się wydarzyło w moim życiu. Nie wiem, czy wydarzyłyby się, gdybym nie słuchała swojej intuicji. Sądzę, że nie. A naprawdę jakby mam większe zaufanie teraz do siebie dzięki temu, bo wiem, że jeśli wsłucham się w siebie, swoje ciało, co mi ono podpowiada, to będzie to najlepsza decyzja, jaką mogę podjąć. I to jest po prostu fantastyczne, a nie myślenie tylko logicznie, bo wiele razy właśnie zrobiłam coś, czego logicznie bym nie zrobiła, absolutnie, bym się blokowała na to i pewne sytuacje by się nie wydarzyły, które naprawdę w bardzo fajnym kierunku poszły. Tak bardzo ogólnie mówię, już nie będę tutaj wchodziła w szczegóły. W każdym razie polecam. Kolejną osobę, którą obserwuję, jest Magdalena Olech. Jest to psychoterapeutka. Ona opowiada właśnie nawet na podstawie swojej pracy zawodowej na temat właśnie psychologii, rozwoju osobistego. Też głównie skupia się właśnie na kobietach, na tym, aby bardziej właśnie słuchały siebie, bardziej siebie poznały. Jakby też w taki sposób troszkę jak Ewelina Stępnicka. Trochę zdjęcie z siebie tych wszystkich warstw, schematów, które jakby otrzymaliśmy w trakcie naszego życia.
w ogóle bardzo fajną, jeszcze tak wrócę do Eweliny Stępnickiej, bardzo fajną historię opowiada w wywiadzie właśnie z Łukaszem Jakubiakiem o tym zdejmowaniu tych schematów, tego, co musimy teoretycznie, co nam każą, teoretycznie oczywiście, co nam zostało narzucone, a co nam nie służy. Także właśnie to są podobne tematy, które poruszają te dwie kobiety. No w każdym razie, jeśli chodzi o Magdalenę, to też właśnie opowiada o takich tematach, które pojawiają się na pewno na psychoterapii, z którymi ludzie też mogą mieć, z którymi osoby, które poznaje, spotyka, z którymi pracuje, mają problem. Także to jest bardzo fajny temat, bardzo Wam polecam. Też takie proste tematy, na które myślę, że każdy może odnaleźć tam siebie. Jeszcze polecę dwa kanały na YouTubie i będą to mężczyźni, będzie dwóch mężczyzn. Pierwszy kanał to jest Twoja Nowa Świadomość. Gracjana obserwuje, ogląda właśnie na YouTubie, myślę, że od już dosyć długo. Nie wiem, czy to nie będzie pierwsza osoba, którą w ogóle zaczęłam obserwować tak bardziej, dłużej, że tak powiem. Myślę, że około 3-4 lat, coś w tym rodzaju. W każdym razie Gracjan porusza tematy psychologiczne, właśnie prawa przyciągania, duchowości również. Jakby bardzo fajnie rozwala, tak powiedzmy, te tematy na takie czynniki pierwsze. Też jakby pokazuje kierunek, w jaki sposób można myśleć inaczej. Zwracać uwagę na to, jak działamy i jak można działać lepiej, bardziej sprzyjający dla nas sposób. I on też potrafi opowiadać w taki dobitny sposób, więc wiadomo, każdy jakby znajdzie dla siebie odpowiednią osobę, czy to właśnie woli kogoś, kto bardziej spokojniej mówi, czy ktoś, kto mówi tak bardziej, wiecie, tak dobitniej, to właśnie myślę, że Gracjan będzie tą osobą, która tak mówi bardziej dobitnie i na pewno każda w ogóle z tych osób na pewno jakby jest w stanie Wam takie ziarenko zasiać w umyśle do jakiegoś tam punktu, z czym macie może jakiś problem, na pewno Wam tutaj mogą pomóc. Filmów na kanale Gracjana jest mnóstwo, więc każdy znajdzie tematy dla siebie, jestem o tym przekonana. Naprawdę bardzo polecam zwrócić uwagę, też wiele mi poukładał, zwrócił uwagę na pewne punkty, na które mogłam nie zwracać uwagi, a z wieloma tematami też się bardzo, bardzo zgadzam, bo też zauważam je na sobie, w swoim doświadczeniu. I tak właśnie porównując to, co on na przykład opowiada, na temat swojego doświadczenia, jak on to widzi, jak na przykład zachowują się ludzie, różne schematy, czemu tak, a nie inaczej się zachowują, czym to skutkuje i tak dalej, to na pewno bym poleciła właśnie ten kanał Gracjana. I druga osoba jest to Synergia Energii. Nie pamiętam niestety imienia, ale ten mężczyzna bardzo, bardzo klarownie, w bardzo szybki, łatwy sposób opowiada na temat właśnie psychologiczny. Tak bardzo klarownie właśnie te tematy porusza. On wiele porusza tematów mocno takich psychologiczno-duchowych, co nie dla każdego może być na początku zrozumiałe i nie każdy może jakby w to wejść aż tak głęboko. Natomiast dla mnie niesamowicie wartościowe tematy porusza, niesamowicie wartościowe filmy tworzy. Mówi taki właśnie dobitny, klarowny, czysty sposób, który ja bardzo lubię, tak właśnie konkret. Jeśli chodzi o porównanie właśnie Gracjana, a tutaj tego kanału Synergia Energii, Gracjan bardziej opowiada i tak opowiada, co jest oczywiście też bardzo fajne i też na pewno do wielu osób w ten sposób trafia. Natomiast jeśli chodzi właśnie o ten kanał Synergia Energii, tam jest konkret. Tak, tak, tak. Dlaczego tak, a nie inaczej? Oczywiście również na podstawie historii. Ale tak jak mówię, jakby każdy znajdzie dla siebie odpowiednią osobę, która do nich przemawia najbardziej. Także polecam przejrzeć jakby te wszystkie osoby i jakby wyczuć kto do Was trafia. I na koniec poleciłabym jeszcze Karolinę Sobańską, jej podcasty, które są również właśnie jako w formie podcastów na aplikacjach podcastowych, jak również na YouTubie. I to akurat Karolina porusza tematy i duchowe, psychologiczne, odżywiania, o etycznej modzie. Naprawdę mnóstwo bardzo ciekawych tematów, więc można poznać różnych ludzi, bo właśnie Karolina prowadzi wywiady z tymi ludźmi, którzy się jakby specjalizują w różnych tematach. I naprawdę mnóstwo fajnych wywiadów jest, mnóstwo ciekawej, wartościowej wiedzy, gdzie Was bardzo, bardzo serdecznie zapraszam do wysłuchania różnych podcastów, bo naprawdę warto.
Oczywiście te formy podcastów są trochę dłuższe zazwyczaj, koło godziny, czy tam nawet no, prawie do godziny zazwyczaj dochodzą. Ja takie podcasty lubię słuchać w drodze, gdy jadę gdzieś dalej, to zawsze właśnie albo włączam sobie podcast, albo jakiś dłuższy filmik na YouTubie, właśnie taki psychologiczny. Więc to jest takie moje rozwiązanie, gdy nie mam czasu słuchać tego w ciągu dnia. A tak jak mówię, bardzo mnie te tematy interesują i lubię jakby nimi się otaczać. Tak myślę, że mówiłam jakoś bardzo chaotycznie dzisiaj. Mam nadzieję, że to było zrozumiałe, że wyciągnęliście coś dla siebie. Naprawdę bardzo polecam właśnie zerknąć do tych osób. Może Was również zainspirują, zainteresują. Będziecie z przyjemnością słuchać tych ludzi, bo naprawdę dzięki otaczaniu się takimi ludźmi, którzy pokazują Wam różne kierunki życia, nie takie, jaki znamy, czyli wszystko musi być ciężkie, trudne, męczące i wszystko jest w ogóle źle, tylko że można żyć inaczej, lżej, łatwiej. Ale też mogę się podpisać pod wieloma rzeczami, o których wspominają właśnie w swoich postach, czy też filmach i tak dalej, które faktycznie też wydarzyły się w moim życiu, które zauważam w swoim życiu i które rzeczywiście, po prostu, że tak faktycznie jest. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Dajcie znać, kogo Wy obserwujecie w internecie, kto też w takie właśnie tematy psychologiczne bardziej wchodzi, które osoby, które Was inspirują, rozwijają, czegoś uczą, edukują. Ja się z Wami żegnam i do usłyszenia. Cześć!